A jest jakaś niespodzianka. A jest, dobra, dobra, zobaczmy. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. A ty z Nitro już teraz masz całkowitą zgodę? Całkowitą, no chyba, znaczy myśmy nie rozmawiali za bardzo. Parę razy widzieliśmy na jakichś konferencjach czy coś, to ktoś nas zmusił, żebyśmy się przytulili. Nie pamiętam, kto to był. A czy to czasem ty nie byłeś? Ktoś... Że nas zmuszałem do przytulenia? Tak, ktoś nas zmusił. Ja mam ksywę z wyrola, ale bez przesady, wiesz, ktoś nie przymuszał. Ktoś nas dosłownie zmusił, już staliśmy i było takie zręczne. Może dubiel, bo oni się Nie. Myślę, ja zrobiłam już kontaktu, nie miałam. To było niedawno. Ktoś nas... O kurwa, Rózek. Nitro Romantyk. Witam wśród wilków, Krzysztof. Widziałeś mnie, tak? A pamiętam, ja byłem kupić ten pierścionek. No, byliśmy w... Awantura straszna była wtedy, jak byliśmy. Mateusz, tam cię nie mam, tam gdzie byłeś? Nie powiem. Kurwa, nie pachnie. Ładnie wygląda chociaż, wyglądasz. No one nie pachną, stary. Kurwa... Ja to tak wyglądać. Albo trochę... Nie, chodź. Ty się oświadczyłeś, czy nie? Nie? A jakbyś miał się oświadczyć, to gdzie? Bardziej takie, wiesz, Paryż, Francja, fancy. Nie, na pewno że nie żadne Paryż, Francja. Ja bym myślał, że na dwa sposoby. Albo całkowicie intymnie, no. Tak w jakimś że tylko ja i ona. Albo jakieś takie wielkie wow, że właśnie jakieś coś spektakularnego. Ale że też sami, czy full nie, ludzi? Nie, na pewno nie full ludzi, o Boże. A przy rodzinie na przykład, że dwie rodziny? Ja taki nie jestem, nie. Ja się boję niezręczności, no. No i ostatnio A właśnie, widziałam... jak ty byś chciała, żeby ci się chłopak oświadczył? Chyba privately. Przez to, że ja mam tak dosyć publiczne no tak, życie, ale nie? Że gdzieś na przykład w normalnej jakiejś sytuacji codziennej, czy że gdzieś jakiś wyjazd? Wyjazd, mógłby być wyjazd, no. A ostatnio nie wiem, czy ty widziałeś, jak w Disneyland typ się oświadczał i go pracownik, on, wiesz, środek oświadczeń, klęczy na kolanie, ta stoi, a pracownik Disney szybko ich wypieprzył i jakby przerwał cały ten. Tak? No. Nieładnie. No. Poczekaj, zobaczymy to i zaraz poszukamy tego. A to na TikToku, czy gdzie to na widziałeś? TikToku, no. Ma Sandra, kwiatek. Dla ciebie. Bo? Z okazji. Tutaj dam ci ładny pierścionek. Nie, przestań. Ale no tak, co ty robisz? Ale co tak, czy nie? No, czy będziesz moją żoną? Nitro się tak stresuje, no. Widać, że on taki zesrany, biedny. 5 zł. O, that's cute. Leoniatka, witamy się. Tak, czy nie? O, nie, it's cute. Tak, czy nie? Ale, no, Jezu. Dlaczego się stresuje, o kurde? Tak. No to sobie koniec. Ja to się stresuję, słodko. Nie wkurwił. Miałem ci dać w Paryżu, ale się tam nie wydarzyło, Sandra. Wiesz, że czyli to jest to, co było u Jasia i u Martyny. Co? To jest ta niespodzianka. No potem jak mu kartę oddałem. Nie wiem, no ale mi się... Nie, fajnie zobaczyć taką stronę Nitra. Znaczy to chyba nie jest chwila, którą Sandra będzie jakoś specjalnie wspominała do końca życia, nie? Jakoś tak... Trochę szybko, wszystko tak ten, ale... Tu kamera, ale ta reakcja widać, że musi on, być taka... On bardzo, bardzo taki zestresowany chyba. Nie wiem, czy ta kamera potrzebna. Może jakby była jeszcze ukryta, jak już naprawdę chciał koniecznie nagrać, nie? No że to ukryta, tak jak Verso i Freeze. Bo nie mieli jakąś ukrytą? No, nie widziałeś ten słynny takie, gdzie on klęka wersów tak. No, mieli. A ty zaraz muszę zobaczyć. To czy nie śledzisz? To oni się zaręczyli, to już wersów nie jest do wzięcia. Wiesz, ile on już to się zbierał do tego? Nie wiem. Jest dziwnie. Ale tak jak mówię, ja bardzo lubię, jak nieromantyczny chłop robi coś romantycznego, to wtedy jest takie o. Ale no. Ale nie, moim zdaniem cute.
No, od pierwszy... Dzięki, Sandra. Czego? Od początku miesiąca. Czwartego to miała dostać. Miała być niespodzianka. Nie, ale popłakała się. No. Albo spociła może. Ja myślę, że z początku ona w ogóle myślała, że taki sprank czy coś. Że coś wyskoczy. No. 30 złotych.